chwili obecnej mamy taki stan pożaru, że nam się już on nie rozprzestrzenia, opanowaliśmy go, cały czas walczymy z tym, żeby on nie wszedł w głąb torfu, na którym stoimy. Tu jest bardzo miękkie, torfowe podłoże i o to się przede wszystkim obawiamy. Pożar objął nam 70 hektarów. Gasiliśmy go przy użyciu sprzętu naziemnego, ale też sprzętu latającego z powietrza. Używaliśmy dronów, śmigłowców, a na miejscu w chwili obecnej pracują strażacy, którzy systematycznie dogaszają każdy kawałek torfowiska, na którym znajdujemy się. Część strażaków zostanie także na noc. Oczywiście, na miejscu pracują strażacy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeszcze o zmroku na pewno cały teren obejrzymy z góry przy pomocy kamery termowizyjnej. Ustalimy newralgiczne punkty, pozostawimy w tych miejscach dozór i rano powtórzymy tą samą czynność, chyba że w nocy nastąpi rozgorzenie i będziemy musieli dogaszać, ale liczę, że zostawimy to w takim bezpiecznym położeniu, w którym nie grozi nam rozprzestrzenienie się ani rozwój pożaru.